Przed chwilą byliśmy świadkami podpisania umowy. Ważnej umowy, dlatego że ta umowa dotyczy nabycia przez Wojsko Polskie bardzo dobrej broni, nowoczesnej broni. MSBS Grot należy do najlepszej broni na świecie. Słyszałem takie opinie ze strony polskich żołnierzy. Moją ambicją jest to, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w MSBS Grot jako podstawowy karabin. I spełnimy. Spełnimy tą ambicję, spełnimy ten cel, dlatego że ta umowa jest ważna do 2026 roku. Te wielkości, które zostały podane w komunikatach, są wielkościami minimalnymi. Z całą pewnością będziemy korzystać z opcji, która da nam możliwość kupienia większej liczby MSBS Grota dla Wojska Polskiego. Wojsko Polskie rozwija się liczebnie. To jest fakt od 2015 roku, od 5 lat. Tak jest, kiedy obejmowałem swój urząd, kiedy obejmował swój urząd pan prezydent Andrzej Duda, wtedy Wojsko Polskie było mniej liczne. Teraz jest z roku na rok coraz liczniejsze. Chodzi o to, żeby młodzi żołnierze nabywali nawyki związane z posługiwaniem się bronią właśnie w oparciu o tą nowoczesną polską broń, o MSBS Grot, a nie o broń, która pochodzi z czasów komunistycznych, która pochodzi z arsenału sowieckiego, z arsenału sowieckiej Rosji. Ona oczywiście była zmieniana potem przez lata, ale ważne jest to, żeby nowoczesna broń była na wyposażeniu żołnierzy Wojska Polskiego. I tak jest w przypadku MSBS Grot. Powiedziałem o tym, że Wojsko Polskie jest coraz bardziej większe, liczebniejsze, ale Wojsko Polskie jest również modernizowane, jeżeli chodzi o wyposażenie. I podkreślam, będę tu precyzyjny, tak jak precyzyjny jest MSBS Grot. Budżet za 2019 rok, pieniądze przeznaczone na uzbrojenie wynosiły 13 100 milionów złotych. Z tego 8 600 milionów złotych, a więc 65%, trafiło do polskiego przemysłu zbrojeniowego. I to jest zasada, to jest reguła, której przestrzegamy. Chociażby w tym roku właśnie byliśmy świadkami podpisania umowy związanej z nabyciem dla Wojska Polskiego tego świetnego karabinu. Ale w tym roku także Wojsko Polskie zamówiło mundury, nowe mundury w firmie z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w Maskpolu. Wojsko zamówiło nowoczesne hełmy kompozytowe, również produkowane przez polski przemysł zbrojeniowy. W tym roku także zamówiliśmy kolejne moduły ogniowe, samobieżne moździerze RAK. Zamówiliśmy również kołowe transportery opancerzone Rosomak, a więc kierujemy zamówienia do polskiego przemysłu zbrojeniowego. 65% tych zamówień w 2019 roku trafiło do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podkreślam tę wielkość, dlatego że w przestrzeni medialnej możemy usłyszeć coś innego. A chciałbym, żeby te fakty stały się wiedzą powszechną, I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Porównywałem sytuację do tej, jaka miała miejsce 5 lat temu. Proszę Państwa, to dzięki współpracy rządu z prezydentem Rzeczypospolitej, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, proces modernizacji Wojska Polskiego następuje. Widać taką cezurę. 2015 rok jest taką cezurą. Warunkiem tego, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesną broń, żeby było coraz bardziej liczebne, jest dobra współpraca rządu z prezydentem Rzeczypospolitej. To jest warunek, jeden z warunków podstawowych.
Jeżeli nie ma współpracy, jeżeli jest walka polityczna, no to wtedy proces modernizacji jest hamowany, co powoduje konsekwencje zarówno lokalne w postaci miejsc pracy tu w Radomiu, negatywne konsekwencje w wypadku konfliktu, w wypadku ataku, agresji, a przecież mamy do czynienia w dzisiejszej polityce z zasadniczym sporem. Ci, którzy dziś są w opozycji, przecież mieli zupełnie inne podejście do obronności, likwidowali jednostki wojskowe, nie modernizowali Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o wyposażenie. A więc ta współpraca między prezydentem Rzeczypospolitej, zwierzchnikiem sił zbrojnych, a rządem jest kluczowa dla rozwoju zarówno lokalnych miejsc pracy, jak w przypadku Radomia, jak i przede wszystkim dla obronności naszej ojczyzny. Ta współpraca jest współpracą kluczową dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że miałem dzisiaj sposobność uczestniczenia w podpisaniu tej ważnej umowy. Tu serdecznie dziękuję panu ministrowi Wojciechowi Skurkiewiczowi, senatorowi, który niezwykle dba o to, aby rozwijał się polski przemysł zbrojeniowy, aby fabryka broni w Radomiu także się rozwijała. Wielokrotnie na ten temat też rozmawiałem z panem ministrem Markiem Suskim. To jest ważne lokalnie, jeżeli chodzi o miejsca pracy, ale to jest ważne przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję.